Witajcie, kolejny utwór i kolejny najlepszy riff, jaki uważam, że warto się nauczyć. Iron Maiden, Age of Innocence. No to jest to, co wybrałem, to jest motyw zwrotkowy. Najfajniejszy, według mnie po prostu coś niesamowitego. Uwaga, gram. No tak, tutaj znowu głównym dźwiękiem, który jest, to jest dźwięk najgrubszej struny, czyli szóstej. Po cztery razy grany. Zagram to teraz wolno, uwaga. Czyli każdy z tych układów palców jest grany po dwa razy. Pierwszym układem jest 2-4 na strunie 5 i 4. 2-4. Później jest 3-5. Przesuwamy się jeden próg. I później ostatni jest taki śmieszny. 4-7. I z powrotem cofamy się do 3-5. Na końcu tego motywu jest właśnie taki, na końcu tego riffu jest jeszcze taki motyw. I później z powrotem jest... Tu jest po prostu układ na piątej strunie na trzecim progu, na czwartej strunie na drugim. Tutaj dokładamy paluszki. Czyli na czwartej jest raz 5, raz 2 ten dźwięk. I później zmieniamy trochę układ, że jest poprzeczkę tutaj robię na czwartej i piątej i tu dokładam na czwartą strunę raz na piątym progu, raz na czwartym. Świetny motyw, to jest po prostu jeden z takich ciekawszych, jakie w ogóle, jak przesłuchiwałem kiedyś Iron Maiden i się ich uczyłem. Także spróbujcie to jeszcze obadać po swojemu, na razie w swoim tempie, zwolnijcie sobie nawet, można sobie jeszcze zwolnić na YouTubie tempo filmu, obadajcie go, jak ktoś już będzie umiał, to niech sobie zamieści link w komentarzach pod tym filmem, żebyśmy zobaczyli, jak to wychodzi. Także dzięki za uwagę, na razie, papatki.